Lato w małym miasteczku było wyjątkowo upalne. Maria, główna bohaterka naszej historii, siedziała w ogrodzie, ciesząc się spokojnym popołudniem. Usiadła w cieniu rozłożystej jabłoni, której liście delikatnie szumiały w takt lekkiego wiatru. Odłożyła na bok książkę, którą czytała, i zamknęła oczy, pozwalając promieniom słońca przebić się przez liście i ogrzać jej twarz. To był jej ulubiony zakątek, gdzie mogła się zrelaksować i oderwać od codziennych trosk. Dom, w którym mieszkała z mężem Adamem i teściową Heleną, stał na skraju miasteczka. Była to duża, staroświecka willa z rozległym ogrodem pełnym kwiatów, które Helena pielęgnowała z wielką troską. Maria często podziwiała te kwiaty, podziwiając ich różnorodne kolory i zapachy. Dziś jednak jej myśli były gdzie indziej. Nagle usłyszała podniesione głosy dochodzące z otwartego okna kuchni. To Adam rozmawiał z Heleną. Na początku chciała zignorować tę rozmowę, ale coś w ich tonie przyciągnęło jej uwagę. Maria uniosła głowę i wytężyła słuch. Adam rzadko rozmawiał z Heleną w taki sposób, a teraz ich głosy były pełne napięcia. Musimy to zrobić szybko, zanim się zorientuje, powiedział Adam z wyraźnym niepokojem w głosie. Zaaranżuj to jako nieszczęśliwy wypadek, odpowiedziała Helena, a Maria niemal poczuła zimno bijące od jej słów. Serce Marii zaczęło bić szybciej. Co oni planowali? Nie mogła uwierzyć, że jej ukochany mąż i teściowa mogliby knuć coś złego przeciwko niej. Poczuła się, jakby stała nad przepaścią, patrząc w otchłań zdrady. Cicho, aby nie zwrócić na siebie uwagi, wstała z miejsca i zaczęła się oddalać od domu. Kiedy była już wystarczająco daleko, usiadła na ławce przy ogrodowej fontannie. Jej myśli wirowały chaotycznie. Musiała przemyśleć to, co usłyszała. Czy naprawdę zrozumiała ich dobrze? Adam i Helena zawsze wydawali się jej wspierać, a teraz miała podejrzenia, że mogą chcieć ją skrzywdzić. Próbowała zrozumieć sens tej rozmowy, ale strach i niedowierzanie tłumiły jej logiczne myślenie. Muszę dowiedzieć się więcej, pomyślała, z trudem łapiąc oddech. Maria nie wiedziała, dokąd iść. Przez kilka minut siedziała bez ruchu, starając się uspokoić galopujące myśli. Las, który rozciągał się za ogrodem, wydawał się jedynym miejscem, gdzie mogła znaleźć chwilę spokoju i przemyśleć wszystko. Podniosła się z ławki i powoli ruszyła w kierunku drzew. W miarę jak oddalała się od domu, jej serce biło coraz szybciej. W głowie kłębiły się pytania. Czy to możliwe, że źle zrozumiała rozmowę? Może to wszystko było jednym wielkim nieporozumieniem? Ale ton głosu Adama i Heleny był zbyt przekonujący, zbyt pełen niepokoju, by mogła to zignorować. Gdy dotarła do skraju lasu, czuła się już nieco spokojniej. Gęste drzewa dawały jej poczucie schronienia. Weszła głębiej, aż znalazła miejsce, gdzie mogła usiąść na zwalonym pniu. Otaczający ją las był cichy, tylko śpiew ptaków przerywał tę ciszę. Maria zaczęła rozważać swoje następne kroki. Wiedziała, że nie może wrócić do domu, dopóki nie zrozumie, co tak naprawdę się dzieje. Musiała działać ostrożnie. Myśli o możliwym zagrożeniu nie dawały jej spokoju. Co, jeśli rzeczywiście planowali ją skrzywdzić? Dlaczego? Czy chodziło o pieniądze? Muszę to wszystko przemyśleć, szeptała do siebie, starając się zachować spokój. Siedziała tam przez kilka godzin, obserwując, jak słońce powoli zachodzi za horyzontem. Wiedziała, że musi wrócić do domu, ale musiała to zrobić bardzo ostrożnie. Nie chciała, aby Adam i Helena zorientowali się, że coś podejrzewa. W końcu, gdy zaczęło się ściemniać, podniosła się i ruszyła w stronę domu, starając się poruszać bezszelestnie. Gdy dotarła do domu, Maria zauważyła, że światła w kuchni wciąż były zapalone. Ostrożnie weszła do środka, starając się unikać skrzypiących desek podłogi. Słyszała ciche rozmowy dobiegające z kuchni, co oznaczało, że Adam i Helena nadal tam byli. Zdecydowała się wspiąć na schody prowadzące do pokoju na poddaszu. Był to mały pokój, który kiedyś służył jako magazyn na stare rzeczy, a teraz stał się jej schronieniem. Znalazła tam miejsce, gdzie przez szparę w podłodze mogła podsłuchiwać rozmowy z kuchni. Usiadła na podłodze, nasłuchując. Ona musi zniknąć. Jej majątek jest wart fortuny, a my go potrzebujemy, mówił Adam, a jego głos był pełen determinacji. Wiem, ale musimy być ostrożni. Jeden błąd i wszystko się łajdę, odpowiedziała Helena, a jej ton był zimny i wyrachowany.
Maria czuła, jakby świat się jej zawalił. To nie był tylko zły sen. Jej mąż i teściowa planowali jej śmierć dla pieniędzy. Wstrzymując oddech, czekała, aż rozmowa ucichnie, a Adam i Helena udadzą się na spoczynek. Kiedy w końcu usłyszała, jak opuszczają kuchnię i zamykają drzwi do swoich pokoi, Maria poczuła, że może wreszcie wziąć głęboki oddech. Wiedziała, że musi działać szybko i ostrożnie. Każdy dzień, każda chwila w tym domu mogła być dla niej niebezpieczna. Ostrożnie zeszła na dół i zaczęła przeszukiwać dom w poszukiwaniu dowodów. Wiedziała, że potrzebuje solidnych dowodów na to, co usłyszała, aby móc cokolwiek zrobić. Zaczęła od pokoju Adama, przeglądając szuflady i szafy, starając się znaleźć cokolwiek, co mogłoby potwierdzić jej podejrzenia. Nocą Maria nie mogła zmrużyć oka. Leżała na łóżku, wpatrując się w sufit, a myśli o planowanej zdradzie krążyły w jej głowie. Każdy szelest, każde skrzypnięcie podłogi w starym domu budziło w niej niepokój. Wiedziała, że nie może ufać nikomu w domu, nawet własnemu mężowi i teściowej. Musiała działać sama, zbierając dowody na spisek. Najpierw muszę znaleźć bezpieczne miejsce na przetrwanie dowodów, powiedziała sobie, próbując uspokoić bijące serce. Wstając z łóżka, Maria poczuła zimny dreszcz na plecach. Delikatnie, by nie wzbudzić podejrzeń, wyszła z pokoju i zaczęła przeszukiwać dom w poszukiwaniu ukrytych notatek czy dokumentów, które mogłyby potwierdzić jej podejrzenia. W każdej chwili obawiała się, że Adam lub Helena mogą się obudzić i przyłapać ją na gorącym uczynku. Pierwszym miejscem, które postanowiła sprawdzić, była szuflada w biurku Adama. Znała tę szufladę dobrze, zawsze była zamknięta na klucz, który Adam nosił przy sobie. Jednak pewnego dnia zauważyła, gdzie odkładał klucz przed snem. Teraz, korzystając z tej wiedzy, otworzyła szufladę i zaczęła przeszukiwać jej zawartość. Znalazła kilka podejrzanych listów oraz notatek, które wyraźnie dotyczyły jej majątku. Serce Marii zabiło szybciej, gdy przeglądała te dokumenty. To były dowody, których szukała. Schowała je w bezpiecznym miejscu, pod deską w podłodze w swoim pokoju, gdzie nikt nie pomyślałby szukać. To dopiero początek, pomyślała, wracając na swoje miejsce. Wiedziała, że musi kontynuować swoje śledztwo, ale teraz miała przynajmniej pierwszy element układanki. Przez kolejne dni Maria starała się normalnie funkcjonować, nie wzbudzając podejrzeń Adama i Heleny. Każdy jej ruch był jednak dokładnie przemyślany. Podsłuchiwała ich rozmowy, obserwowała zachowanie, notowała wszelkie podejrzane działania. Z każdą chwilą coraz bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że musi działać szybko i ostrożnie. Maria wiedziała, że nie może sama stawić czoła tak poważnemu zagrożeniu. Potrzebowała kogoś zaufanego. Pomyślała o swojej przyjaciółce, Karolinie, która mieszkała w sąsiedztwie. Karolina była jedyną osobą, której Maria mogła powierzyć swoje tajemnice. Pewnego popołudnia, gdy Adam i Helena byli zajęci swoimi sprawami, Maria wybrała się na rynek, gdzie umówiła się z Karoliną. Gdy tylko ją zobaczyła, poczuła ogromną ulgę. Karolina natychmiast zauważyła, że coś jest nie tak. Karolina, muszę z tobą porozmawiać. To bardzo ważne, Maria zwróciła się do niej, starając się zachować spokój, choć wewnątrz czuła, jak trzęsie się z nerwów. Karolina, widząc wyraz twarzy przyjaciółki, natychmiast zrozumiała, że sprawa jest poważna. Odsunęła je na bok, z dala od ciekawskich oczu i uszu. Co się stało, Maria? Zapytała z troską w głosie, kładąc rękę na ramieniu przyjaciółki. Adam i Helena, oni planują mnie zabić. Muszę zebrać dowody, a potem zgłosić to na policję, powiedziała Maria, ledwo powstrzymując łzy. Karolina obiecała jej pomoc i od tego dnia obie kobiety zaczęły współpracować, aby zebrać wystarczająco dowodów przeciwko Adamowi i Helenie. Karolina była niezastąpiona, jej chłodny umysł i zdolność do logicznego myślenia w stresujących sytuacjach dawały Marii poczucie bezpieczeństwa. Zaczniemy od podsłuchiwania ich rozmów. Musimy dowiedzieć się więcej o ich planach, powiedziała Karolina pewnego wieczoru, gdy spotkały się w tajemnicy. Maria czuła, że nie jest już sama w tym koszmarze. Miała przy sobie przyjaciółkę, która była gotowa zrobić wszystko, aby jej pomóc. To dodawało jej siły i odwagi do dalszego działania. Maria i Karolina pracowały bez wytchnienia. Podsłuchiwały rozmowy Adama i Heleny, robiły zdjęcia dokumentów i notatek.
Maria nagrywała rozmowy Adama i Heleny za pomocą ukrytego dyktafonu, który Karolina załatwiła od swojego kuzyna pracującego w policji. To był bardzo sprytny i niepozorny urządzenie, które można było ukryć niemal wszędzie. To tylko kwestia czasu, zanim zbierzemy wystarczająco dowodów, powiedziała Karolina, przeglądając zebrane materiały pewnego wieczoru. Przez następne tygodnie obie kobiety działały metodycznie i cierpliwie. Maria starała się normalnie funkcjonować w domu, ukrywając swoją wiedzę i emocje przed Adamem i Heleną. Każdy dzień w domu z nimi był dla niej torturą, ale wiedziała, że nie może pozwolić sobie na żaden błąd. Każdego wieczoru, po zakończeniu dnia, spotykały się z Karoliną w jej domu, aby przeanalizować zebrane dowody. Maria przynosiła nowe nagrania, zdjęcia i notatki, a Karolina je katalogowała i analizowała. Powoli, ale pewnie, budowały solidną bazę dowodową przeciwko Adamowi i Helenie. Pewnego dnia Maria przyniosła szczególnie ważne nagranie. Była to rozmowa, w której Adam i Helena dokładnie omawiali plan pozbycia się Marii. Słysząc te słowa, Karolina poczuła zimny dreszcz na plecach. Mamy to, Maria. To jest dowód, którego potrzebowaliśmy, powiedziała, patrząc przyjaciółce w oczy. Jeszcze trochę, Karolino. Musimy zebrać jak najwięcej, żeby mieć pewność, że nikt nie podważy naszych dowodów, odpowiedziała Maria z determinacją w głosie. Wiedziała, że ich walka dopiero się zaczyna. Musiały być gotowe na każdy możliwy scenariusz. Każde nowe nagranie, każdy dokument zbliżał je do celu. Maria czuła, że jest coraz bliżej odzyskania swojego życia i bezpieczeństwa. Pewnego dnia, po wielu tygodniach śledztwa i skrupulatnego zbierania dowodów, Maria odkryła coś, co miało zmienić wszystko. Był to zwykły dzień, kiedy Adam i Helena wybrali się na zakupy do pobliskiego miasteczka. Maria miała kilka godzin, aby przeszukać ich pokój i biuro. Czuła, że to może być jej ostatnia szansa na znalezienie czegoś naprawdę istotnego. Z duszą na ramieniu weszła do gabinetu Adama. Znała to miejsce dobrze, ale teraz każdy kąt wydawał się jej nieprzyjazny. Każdy skrawek papieru mógł kryć dowód jej zguby. Przeszukiwała szuflady biurka, półki z dokumentami, ale nic nie przykuło jej uwagi. Kiedy miała już odpuścić, jej wzrok padł na niewielką, zamkniętą szufladę, którą wcześniej przegapiła. Otworzyła ją delikatnie i zauważyła kopertę z nazwą kancelarii prawniczej, którą znała. Z drżącymi rękami otworzyła kopertę i wyjęła z niej list. Gdy zaczęła czytać, poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. List od prawnika wyraźnie omawiał sprawy dotyczące jej majątku. Były tam szczegóły planu, który Adam i Helena mieli zrealizować, aby przejąć jej pieniądze po jej nieszczęśliwym wypadku. To był decydujący dowód. Maria nie miała już żadnych wątpliwości. Bez wahania zabrała list i schowała go w bezpiecznym miejscu, z dala od domu. Następnego dnia, podczas jednej z ich tajnych narad, Maria pokazała list Karolinie. Siedziały w małym pokoju na poddaszu domu Karoliny, z dala od ciekawskich oczu. Mamy to! Powiedziała Maria z triumfem w głosie. To jest dowód, którego potrzebowaliśmy. Karolina wzięła list do ręki, przeczytała go i spojrzała na Marię z powagą. To niepodważalny dowód, Maria. Z tym listem oraz nagraniami rozmów Adama i Heleny jesteśmy gotowe, aby zgłosić sprawę na policję, powiedziała. Maria poczuła mieszankę ulgi i lęku. Wiedziała, że teraz nie ma już odwrotu. Muszą działać szybko, zanim Adam i Helena zorientują się, że coś jest nie tak. Nadszedł dzień, w którym Maria i Karolina zdecydowały się udać na policję. Wiedziały, że nie mogą dłużej zwlekać. Każda chwila, którą spędzały w niepewności, mogła być dla Marii niebezpieczna. Maria była zdenerwowana. Jej ręce drżały, gdy pakowała wszystkie zebrane dowody do teczki. Karolina starała się ją uspokoić, ale sama również czuła ogromne napięcie. Musimy to zrobić, Maria. Dla twojego bezpieczeństwa, powiedziała Karolina, patrząc przyjaciółce prosto w oczy. Wiem, Karolino. Po prostu boję się, co się stanie, odpowiedziała Maria, łapiąc oddech. Wsiadły do samochodu i ruszyły w kierunku komisariatu. Droga wydawała się Marii nieskończenie długa. Myśli kłębiły się w jej głowie, ale próbowała się skupić na celu. Musiała przeżyć, musiała doprowadzić sprawę do końca. Gdy dotarły na miejsce, weszły do środka i podeszły do dyżurki.
Policjant spojrzał na nie z zainteresowaniem. W czym mogę pomóc? Zapytał. Chcemy zgłosić przestępstwo. Mam dowody, że mój mąż i teściowa planują mnie zabić, powiedziała Maria, starając się, by jej głos nie drżał. Policjant spojrzał na nią z powagą i poprosił, by poszły za nim do gabinetu śledczego. Tam spotkały się z inspektorem, który wysłuchał ich opowieści i obejrzał dostarczone dowody, nagrania, listy, zdjęcia. To są poważne zarzuty, pani Nowak, powiedział inspektor, przeglądając dokumenty. Musimy dokładnie zbadać te dowody, ale obiecuję, że natychmiast zajmiemy się tą sprawą. Maria poczuła ulgę. Wiedziała, że zrobiła wszystko, co mogła. Teraz musiała tylko czekać i liczyć na sprawiedliwość. Kilka dni później Maria była w domu, gdy usłyszała pukanie do drzwi. Otworzyła je i zobaczyła kilku policjantów w mundurach. Dzień dobry, pani Nowak. Przyszliśmy aresztować Adama Nowaka i Helenę Kowalską. Proszę nas zaprowadzić do nich, powiedział jeden z funkcjonariuszy. Maria poczuła, jak jej serce przyspiesza. Wiedziała, że ten moment w końcu nadejdzie, ale mimo to czuła mieszankę strachu i ulgi. Są w salonie, powiedziała, wskazując drogę. Policjanci weszli do środka i udali się w kierunku salonu. Maria szła za nimi, obserwując każdy ich ruch. Adam i Helena siedzieli na kanapie, rozmawiając spokojnie, gdy nagle zobaczyli wchodzących policjantów. Co to ma znaczyć? Krzyknął Adam, wstając z kanapy, gdy jeden z policjantów zbliżył się do niego. Adam Nowak, Heleno Kowalska, jesteście aresztowani pod zarzutem planowania morderstwa. Proszę się nie ruszać, powiedział spokojnie jeden z policjantów, wyciągając kajdanki. To jakieś nieporozumienie. Krzyczała Helena, próbując wyjaśnić sytuację. Maria, powiedz im, że to nieprawda. Maria stała z boku, patrząc na tę scenę. W jej oczach pojawiły się łzy, ale nie z żalu. To były łzy ulgi i triumfu. Kochała Adama, ale jego zdrada była czymś, czego nie mogła wybaczyć. Teraz wiedziała, że jest bezpieczna. Mamy dowody na wasz spisek przeciwko Marii, odpowiedział spokojnie jeden z policjantów, zakładając Adamowi kajdanki. Adam i Helena zostali wyprowadzeni z domu, a Maria czuła, że wreszcie może oddychać. Obserwowała ich z bezpiecznej odległości, ciesząc się, że najgorsze już za nią. Teraz musiała przygotować się na długą walkę o sprawiedliwość, ale wiedziała, że wygrała pierwszą i najważniejszą bitwę. Przygotowania do procesu były niezwykle intensywne. Maria musiała nieustannie współpracować z prokuratorem, przygotowując się na każdą ewentualność. Każdego dnia wracała do domu zmęczona i zestresowana, ale wiedziała, że nie może się poddać. Walka o sprawiedliwość była dla niej najważniejsza. W pierwszych dniach po aresztowaniu Adama i Heleny, Maria spędzała większość czasu na komisariacie, dostarczając policji kolejne szczegóły dotyczące spisku. Musiała wielokrotnie zeznawać, opisując każdą rozmowę, każdy podejrzany ruch, każde podejrzane zachowanie. Policjanci byli cierpliwi, ale wymagający. Wiedzieli, że muszą mieć solidne dowody, aby postawić Adama i Helenę przed sądem. Maria, musisz być dokładna. Każdy detal może mieć znaczenie, mówił inspektor Kowalski, prowadzący sprawę. Rozumiem, zrobię wszystko, co w mojej mocy, odpowiadała Maria, starając się nie okazywać swojego zmęczenia. Jednak najtrudniejsze było jeszcze przed nią. Adwokaci Adama i Heleny, znani z bezwzględności i umiejętności podważania nawet najbardziej wiarygodnych zeznań, zaczęli atakować Marię. Próbowali dowieść, że wszystko wymyśliła, że jej dowody są sfabrykowane. Pani Nowak, czy nie jest prawdą, że ma pani skłonność do wyolbrzymiania problemów? Pytał jeden z adwokatów podczas przesłuchania. Nie, to nieprawda. Wszystko, co opowiedziałam, jest zgodne z rzeczywistością, odpowiadała Maria, starając się zachować spokój. A co z tymi rzekomymi nagraniami? Skąd możemy wiedzieć, że nie zostały one zmanipulowane? Kontynuował adwokat. Nagrania są autentyczne. Zostały przeanalizowane przez specjalistów, odpowiedziała Maria, z trudem powstrzymując łzy. Karolina była dla niej nieocenionym wsparciem. Każdego wieczoru, po kolejnych przesłuchaniach, spotykały się, aby omówić to, co się wydarzyło. Karolina pomagała Marii przygotować się na kolejne trudne pytania, wspierała ją emocjonalnie i dodawała otuchy.
Musisz być silna, Maria, mówiła Karolina, patrząc przyjaciółce prosto w oczy. Jesteśmy już tak blisko. Nie pozwól, żeby cię złamali. Wiem, Karolino. Dam radę, odpowiadała Maria, choć w środku czuła ogromny stres. Wiedziała, że musi wytrwać dla siebie, dla swojej przyszłości, dla sprawiedliwości. Proces rozpoczął się w ponure, deszczowe popołudnie. Maria czuła się, jakby stała na skraju przepaści, ale wiedziała, że musi stawić czoła Adamowi i Helenie. Sala sądowa była pełna ludzi, zainteresowanych tą sensacyjną sprawą. Media, rodzina, znajomi wszyscy chcieli zobaczyć, jak zakończy się ta dramatyczna historia. Pierwszego dnia procesu prokurator przedstawił zebrane dowody, nagrania rozmów, list od prawnika, zdjęcia dokumentów. Maria musiała zeznawać, opowiadając o każdym szczególe swojej historii. Było to dla niej ogromne emocjonalne wyzwanie, ale wiedziała, że musi być silna. Panie sędzio, dowody mówią same za siebie, mówił prokurator, prezentując kolejne nagranie rozmowy. Plan Adama i Heleny był jasny, pozbyć się Marii i przejąć jej majątek. Adam i Helena bronili się zaciekle. Twierdzili, że Maria wymyśliła całą historię, aby ich oczernić. Ich adwokaci starali się podważyć każde słowo Marii, przedstawiając ją jako osobę niepoczytalną i skłonną do manipulacji. To nie jest prawda! Krzyczał Adam podczas jednej z rozpraw. Maria wszystko sfabrykowała. Chce nas zniszczyć. Proszę się uspokoić, panie Nowak, mówił sędzia, starając się utrzymać porządek na sali sądowej. Proszę kontynuować, panie prokuratorze. Prokurator przedstawiał kolejne dowody, nie dając się zastraszyć ani oszukać. Maria patrzyła na swojego męża z mieszaniną gniewu i smutku. Nie mogła uwierzyć, że osoba, którą kiedyś kochała, była zdolna do takiej zdrady. Pani Nowak, czy może nam pani opisać, jak dowiedziała się pani o planach swojego męża? Pytał prokurator podczas jednego z przesłuchań. Usłyszałam ich rozmowę przez otwarte okno. Mówili o nieszczęśliwym wypadku i o moim majątku. Byłam w szoku, nie mogłam uwierzyć, że to prawda, odpowiadała Maria, starając się zachować spokój. Każdego dnia procesu Maria musiała stawić czoła trudnym pytaniom, oskarżeniom i manipulacjom ze strony adwokatów Adama i Heleny. Jednak z każdym dniem czuła się coraz silniejsza, wiedząc, że ma wsparcie Karoliny i że prawda jest po jej stronie. W końcu, po wielu tygodniach zmagań, nadszedł dzień wyroku. Maria stała w sali sądowej, trzymając Karolinę za rękę. Czuła, jak jej serce bije jak oszalałe. Wiedziała, że to jest moment, który zadecyduje o jej przyszłości. Sędzia wszedł na salę i zajął swoje miejsce. Cisza, która zapadła, była niemal namacalna. Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich dowodów i wysłuchaniu zeznań obu stron, sąd uznaje Adama Nowaka i Helenę Kowalską za winnych spisku i usiłowania morderstwa. Zostają skazani na wieloletnie więzienie, ogłosił sędzia, a jego słowa rozbrzmiały echem w sali. Maria poczuła, jak ciężar spada z jej serca. Była wolna od zagrożenia. Łzy napłynęły jej do oczu, ale tym razem były to łzy ulgi i radości. Objęła Karolinę, nie mogąc powstrzymać emocji. Dziękuję ci, Karolino. Bez ciebie bym tego nie przetrwała, powiedziała, obejmując przyjaciółkę. Zawsze będę przy tobie, Maria. Zawsze, odpowiedziała Karolina z uśmiechem, ściskając ją mocno. Tak kończy się historia Marii, która przeszła przez piekło zdrady, aby odzyskać swoje życie i sprawiedliwość. Wyszła z sali sądowej z podniesioną głową, gotowa na nowy początek. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale teraz była silniejsza i pewna, że może stawić czoła każdemu przeciwnościom. Wsparcie Karoliny i świadomość, że prawda zwyciężyła, dawały jej siłę, by iść dalej.